17 grudnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowie Mazowieckiej odbyło się już 33. spotkanie ze świętym Mikołajem połączone z bożonarodzeniowym jarmarkiem. Licznie zebrani najmłodsi mieszkańcy Ostrowi oczekiwali na przybycie Mikołaja i na odbiór paczki, których w tym roku przygotowano prawie 4000 dla wszystkich dzieci do 13 roku życia. Czy wy widzicie, kto nas zawitał? Zróbcie ogromny hałas dla Mikołaja! Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju! Dzień dobry, witamy na Ostrowie Mazowieckiej! Mikołaju, ja się witam, przedstawiam, ale państwo się już znacie, pana burmistrza, gospodarza. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy w Ostrowi. Burmistrz Jerzy Bauer podziękował mieszkańcom za przybycie, wszystkim pracownikom zaangażowanych instytucji za pracę przy organizacji wydarzenia oraz sponsorom, którzy przyczynili się do stworzenia tego niezwykłego spotkania i bez których nie byłoby takiej ilości paczek. Drodzy państwo, drodzy najmłodsi, wszyscy zgromadzeni, przed nami Boże Narodzenie. Chciałbym państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu samorządu, w imieniu Rady Miasta. Niech to Boże Narodzenie, jeszcze ten tydzień, ale i te święta za kilka dni zbliżające się, będą dla nas wszystkich, dla państwa, dla nas wszystkich czasem spokojnego, rodzinnego odpoczynku, spotkań, wzajemnej radości, prostowania ścieżek. Cokolwiek by się nie działo, niech państwu szczęście sprzyja. Niech z Państwem będzie błogosławieństwo związane właśnie z Bożym Narodzeniem. No i przed nami nowy rok. Oczywiście życzymy sobie, aby był rokiem dobrym, rokiem spokojnym w każdej naszej rodzinie, w każdym indywidualnym życiu, w naszych firmach, w naszym sąsiedztwie. Wszystkiego najlepszego niech nam się darzy w Ostrowie Mazowieckiej i w całej Polsce. Wszystkiego najlepszego. Ogromne brawa. Panie Burmistrzu, ja jeszcze ze swojej strony mamy dla pana podziękowanie za współpracę przy tym fantastycznym wydarzeniu spotkania, 33. spotkaniu ze świętym Mikołajem, bo bez miasta nasz MDK nie mógłby nic. Serdecznie dziękuję. 33. spotkanie ze świętym Mikołajem uznajemy za otwarte. Brawo! Paczkę można było odebrać od Śnieżynek bądź od Mikołaja, przy okazji robiąc sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Oprócz Mikołaja przygotowano wiele atrakcji. Ze sceny usłyszeliśmy kolędy i pastorałki w wykonaniu solistów Ostrowskiego Studia Piosenki, Zespołu Pieśni i Tańca Bezwianka, Chóru Prima Volta oraz Zespołu Cyganeria. Prezentów moc, tak wymarzonych dać.
że dzisiaj usiądziemy z wami przy szopce kolędy, razem zaśpiewamy. Stoiska rozstawione na jarmarku oferowały niezliczone skarby, od regionalnych produktów poprzez unikatowe ozdoby choinkowe, aż po wyjątkowe rękodzieła. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz iluzjonisty Marcina Gogołowicza, którego występ zakończył 33. spotkanie ze świętym Mikołajem. Wydarzenie było możliwe dzięki staraniom Miejskiego Domu Kultury, wsparciu Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dzięki licznym sponsorom. Patronat nad spotkaniem z Mikołajem objęli burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer i starosta ostrowski Zbigniew Chrupek.